Michał Krajniński, Bankier TV, a w studiu pan Piotr Kuczyński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie Piotrze, pan mówi, że zima jednak trochę zaskoczyła drogowców, w Warszawie przynajmniej. No, dużo do odśnieżania mieli. Rano było paskudnie, ale teraz już jest okej. No, mamy już śnieg, mamy już zimę, rajdu Świętego Mikołaja jeszcze nie ma, chociaż pytanie o to... Może był pewno... Trumpowy. Zobaczymy. Albo... Świętego Mikołaja Trumpowy. Albo na pługosolarce. To był dosyć, może mało ciekawy, trochę interesujący, ale stosunkowo spokojny tydzień. No stosunkowo, chociaż jeżeli patrzyło się na Wall Street, to tam, zresztą u nas też MIG-20 do czwartku spadł, o, niewiele, ale spadł, ale MIG-40 zachował się całkiem nieźle. A w Stanach widać było chęć do korekty. Już środowa sesja mogła lekko niepokoić tych, którzy chcieli zwyżek, dlatego że wtedy, jak pamiętacie państwo, zapewne OPEC postanowił, że obniży to wydobycie od stycznia o 3%. Według mnie to nic nie da. 1/3 produkcji chyba światowej to jest OPEC, 3%. Z tego wszyscy wiedzą i pamiętają, że oni mówią tak, obetniemy i potem pompują ile się da i nic nie wcale nie przestrzegają tych limitów. Ale dobra, 10% ropa zdrożała, wydawało się, że to pociągnie indeksy także, hej, no bo sektor paliwowy ma duży wpływ na indeksy w Stanach, a tu nic z tego. S&P leciutki spadek, Nasdaq mocny spadek, całkiem mocny. Wczoraj była powtórka z rozrywki, bo ropa znowu 5% do góry, Dow Jones nowy rekord wszechczasów, owszem. No ale S&P troszeczkę spadł, mniej niż 0,5%, ale trochę spadł, a Nasdaq prawie 1,5% do dołu. Trump to jeśli robi rajd Świętego Mikołaja, to jednak z górki. Na Nasdaqu. Chociaż Nasdaq przedtem rzeczywiście zachowywał się bardzo dobrze. Ludzie zaczynają wychodzić z tych spółek typu Alphabet, czyli Google, typu Amazon, typu Apple, dlatego że podobno obawiają się wyższych stóp procentowych, co widać bardzo na obligacjach, bo tam to już zdecydowanie widać, że w połowie tego roku skończyła się hossa, ta długa, wieloletnia hossa obligacyjna, rentowności szaleją, w Polsce również. I to jest ciekawe, prawda? Ta ucieczka z obligacji teoretycznie powinna gdzieś iść. Może częściowo idzie na ten rynek ropy, stąd te dziwne wzrosty. Na rynek akcji na razie jeszcze nie widać, żeby szła, ale nie wykluczam, że pójdzie, bo gotówka ucieka z obligacji, prawda? Na całym świecie. Gdzieś powinna znaleźć ujście. Owszem, może po prostu zostać na gotówce i tyle. Albo na przykład amunicji i zapasach na zimę. No to tyle tej gotówki, to pewnie dużo by było na te zapasy. Ciekawe też, co będzie się działo jeszcze, bo to się rozpoczęło w zeszłym tygodniu, właściwie w tym tygodniu, który jeszcze trwa, czyli to liczenie głosów w Stanach. To nie robi to nagłówków w tych informacjach, ani w gazetach to prawie w ogóle, a w internecie to znikome są reperkusje tego liczenia głosów. Dlatego, że olbrzymia większość, myślę, że 99% ludzi oczekuje tego, że to liczenie nic nie da, niczego nie zmieni. No i zapewne, ja też zakładam, że najpewniej niczego nie zmieni, chyba że, tutaj jest maleńki, ale naprawdę maleńki, nie bierzcie mnie państwo tak, że ja mówię, że będzie dramatyczna zmiana sytuacji. Ale ja pamiętam, jak, nie wiem, czy w poprzednich wyborach, czy jeszcze w poprzednich wyborach, mówiło się o tym, że komputery czy urządzenia do liczenia głosów produkuje firma takich braci, których nazwisko znam, mają coś wspólnego z prądkiem, ale nie powiem, bo po co mam podkładać w razie czego. I że ta firma produkuje te urządzenia i nie wiadomo, czy one nie są zmanipulowane, bo ci bracia, miliarderzy, multimiliarderzy w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno wspierali i wspierają szczególnie mocną prawicę. To taka mała wskazówka dla tych, którzy oglądali serial Newsroom, będą wiedzieli na 100%. Tak, będą wiedzieli. No to fajnie. Newsroom ja oglądałem rzeczywiście.
No i mówiło się o tym, więc jeżeli ja czytam gdzieś tam, ale to znowu przeleciało przez internet i zniknęło i nie wiem, czy to się potwierdza, czy nie, że w niektórych hrabstwach, w tych, których liczono ręcznie głosy, w tych trzech stanach, o których mówimy, Pensylwania, Michigan i Wisconsin, że w tych trzech stanach, w niektórych hrabstwach, w których liczono ręcznie głosy, wygrywała Clinton, a jakby liczono w innych elektronicznie, to wygrywał Trump. Jeżeli to by była prawda, to jakiś tam maleńki znaczek zapytania się rysuje, że niespodzianka może być. Ale panie Piotrze, pytanie, co w tej sytuacji byłoby gorsze i bardziej szokujące? Znaczy bardziej szokujące Trumpa, tak. Czy właśnie znowu zmiana? No bardzo bardziej szokujące byłaby wygrana Clinton w tej sytuacji, bo to ja myślę, żeby się skończyło rewolucją w Stanach. Zwolennicy Trumpa wyszliby z bronią na ulicę. To jestem głęboko przekonany. To cudów nie ma. Także już lepiej niech zostanie tak, jak jest. Taka prawda. Ewentualnie Stany przestałyby być zjednoczone. No, one już w tej chwili są mało zjednoczone. Według mnie, bo te wybory wykopały taki rów, jak u nas on też powstał, prawda? Po ostatnich wyborach szczególnie mocno widoczny. A tam też, no a gdyby, jak powiedziałem, gdyby to, co już wydawałoby się, czy Trump już dzieli stanowiska, no już mamy ministra, sekretarza skarbu, mamy Romney, nie wiem, czy już został mianowany na ministra, sekretarza stanu, nie jestem pewien, bo ostatnia ta kolacja była zadziwiająca, nawiasem mówiąc. Jak człowiek, który wyzywał Trumpa od najgorszych, który mówił, że na temat jego zaczeski się wypowiadał, na temat jego kompletnego braku kwalifikacji, ma zostać jego ministrem spraw zagranicznych, tego ja naprawdę nie potrafię zrozumieć. Nie ze strony Trumpa, bo tego to rozumiem. Tego Bensfała Romneya nie rozumiem kompletnie. No. To nie będzie łatwa sytuacja na pewno, jeśli spojrzymy na całą resztę listy, bo są tam bardzo dziwne nazwiska. Bardzo dziwne nazwiska. I zaraz okaże się, że niektórzy złośliwcy, powiedzmy śmiejący się z naszej polityki zagranicznej, naprawdę... No, będzie jazda, będzie zabawa. Ten Mnuchin, bo on się chyba tak nazywa, Mnuchin się pisze, który ma zostać sekretarzem skarbu. No to jest ciekawa postać, bo to jest kiedyś bardzo związany z Wall Street. No, mało widać tą antyelitarność Trumpa, którą tak epatował przed wyborami, prawda? Jakoś tak blisko tych elit jest przy swoich wyborach. No ale okazuje się, że Trump gotów jest jednak pozostawić swoje biznesy. Wcześniej zapowiadał, że zrezygnuje z pensji. Ale potem stwierdził, że ewentualne konflikty interesów były wliczone w cenę już na etapie wyborów. No tak, oczywiście. Mało tego on raczył powiedzieć w wywiadzie chyba dla New York Timesa. Ja nie wiem, czy to w tym wywiadzie. Kuriozalny był ten wywiad. Czytałem to już w polskiej wersji w Gazecie Wyborczej chyba. No bo po prostu, tak, Gazecie Wyborczej, to włosy na głowie się jeżyły. No, naprawdę taki prezydent, no pozazdrościć by Stanom Zjednoczonym. Będziemy mogli być znowu dumni z naszej reprezentacji. No, jeżeli się porówna prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, to ja zdecydowanie wolę prezydenta Dudę. O tak mogę powiedzieć. Panie Piotrze, trzymając się tematu Trumpa, czy spodziewana protekcjonistyczna polityka Trumpa nie powinna odbić się na gospodarce Chin, a w konsekwencji również na cenie miedzi, którą chińska gospodarka No to ja to ciągle zużywa. Mówię, że to jest pytanie, czy ten system amerykański opanuje Trumpa, czy nie? Jeżeli opanuje, jeżeli kolesie z biznesu powiedzą się nie wygłupiaj z tym protekcjonizmem, bo to nas załatwi już na amen. Więc jeżeli wprowadzi rzeczywiście swoje zapowiedzi, mimo tego, że wszyscy go przestrzegają, to będzie wojna handlowa z Chinami i wtedy wszyscy za to zapłacimy recesją. To dla mnie jest więcej niż pewne. Tylko pytanie, czy będzie? Ja twierdzę, że go wezmą za buzię. No, tutaj biznes nie da mu takich numerów robić. Tak uważam, ale mogę się mylić. Z Trumpem jest wszystko możliwe. Panie Piotrze, Krzysztof Szydłowski pyta, czy jak pan skomentuje to, że Bitcoin pnie się do góry, czy skomentuje to pan, czy dalej nie poznał pan tej technologii? To nie chodzi o to, że ja nie poznałem, czy poznałem. Ja czytałem dużo na temat Bitcoina i w dalszym ciągu twierdzę, że jest to
że ta wirtualna waluta, która nie ma wsparcia banków centralnych żadnych, jest zupełnie sama sobie, to jest znakomite narzędzie dla różnych manipulacji i tyle. I twierdzę również, że najwspanialsze szyfry da się złamać. Najwspanialsze. Najwspanialsze metody wytwarzania tej waluty też kiedyś w końcu jakaś superinteligencja złamie. W związku z tym ona nie jest po prostu bezpieczna. I tyle. I ja Bitcoinem zajmować się nie będę. To wracamy do bardziej przyziemnej waluty. Polski złoty. Kiedy środki unijne realnie wzmocnią kurs polskiego złotego, pyta Sylwester. No, środki unijne nie muszą wzmocniać złotego, dlatego że jeżeli chodzi o samą wymianę środków unijnych, czyli euro na złote, może się odbywać w NBP-ie, poza rynkiem. To nie musi wcale wpływać na złotego. Przy czym jeżeli złoty będzie za słaby, no to niewątpliwie część tych środków pójdzie przez rynek po to, żeby go trochę umocnić. No ale to już są manipulacje, na które nie mamy żadnego wpływu, bo to rząd będzie podejmował wtedy takie decyzje. No w teorii mówi się o tym, że jednak NBP jest niezależne. No NBP jest niezależne, ale tutaj w tej sprawie uważam, że słuszne by było, gdyby współpracował z rządem. To jest logiczne. No, tak się zawsze robiło, że jeżeli nie chciało się umocnienia złotego, to się wymieniało poza rynkiem w NBP-ie i tyle. A jak się chciało, to część przepuszczało się przez rynek, co umacniało przynajmniej przez chwilę złotego. Teraz złoty jest w niełasce, ale to nie jest nasza choroba. To jest choroba walut krajów rozwijających się. No i ucieczki. Na Turcję, to widać bardzo wyraźnie, że cały koszyk. No tak, oczywiście. I jak się spojrzy na rentowność obligacji, to widać dlaczego. Uciekają z obligacji, jeżeli uciekają z obligacji, to wymieniają waluty, wracają do domu. No. Na waluty i wracają do domu. Paweł Kida pyta, jak ocenia pan sytuację na polskim złotym? Czy możliwa jest interwencja? Jeśli tak, to jaki poziom? Oczywiście, że jest możliwa interwencja. Jaki poziom, to nie wiem. Myślę, że już blisko jest tych poziomów, przy których mogłaby być interwencja przeprowadzona. Przy czym interwencja przy trendzie, mocnym trendzie, może tylko zahamować lub zmniejszyć dynamikę zmian. Samego kierunku nie zmieni, nigdy nie zmienia. Może tylko przyhamować. W sytuacji międzynarodowej to trochę kopanie się z koniem. Trochę kopanie się z koniem. Poza tym słabszy złoty akurat w tej chwili, wątpię, żeby BGK interweniował, czyli rząd, powiedzmy, o tak mogę powiedzieć. NBP też raczej nie będzie interweniował, bo też tu będzie trzymał wspólne stanowisko z rządem, bo słabszy złoty pomaga eksporterom, czyli podkręca nam wzrost PKB. Słabszy złoty zwiększa inflację, czyli podkręca wpływy do budżetu, więc słabszym złotym rząd nie będzie się specjalnie przejmował. Do jakiego momentu? Tutaj nie wiem. No gdzieś pewno istnieje ten moment, w którym się powie nie, to już przesada, ale na razie nie. Panie Piotrze, to w takim razie stopy procentowe. Lech Wilczyński pyta, czy wierzy pan w podwyżki stóp? Pytanie oczywiście, czy w Stanach, rozumiem. W Stanach, no bo w Stanach według mnie 14 grudnia stopy wzrosną. Nie widzę powodu, żeby miały nie wzrosnąć. Wręcz odwrotnie. Cały rynek chyba już oczekuje, że wzrosną. To te wzrosty rentowności obligacji to pokazują, że spodziewa się rynek wzrostu inflacji. Zadziwiające w tej sytuacji jest złoto, które jest w totalnej niełasce, no to dlatego, że dolar jest mocny i dlatego, że czekamy na podwyżki stóp. Ale jeżeli rynek czeka na inflację, no to Fed z chęcią stopy podniesie. Pytanie, a u nas to jeszcze długo nie będzie zmian. Pytanie, jak to wszystko zniesie Szwajcaria? Szwajcaria znowu wyhamowała po tym wszystkim, no, co działo się od uwolnienia kursu. No jednak mamy pełne stopy. Szwajcaria, szwajcarski frank trzyma się blisko, no poniżej, ale 1,10, jeżeli chodzi o euro. Myślę, że celem szwajcarskiego banku byłoby, żeby frank jeszcze osłabł. No ale jeżeli pojawią się jakieś zagrożenia zewnętrzne, to znowu będzie ta ucieczka nieszczęsna do franka, mimo że bank SNB robi wszystko, żeby zniechęcić ludzi do trzymania franków. No ale mówię, jakiekolwiek zagrożenie, na przykład to nieszczęsne liczenie głosów i mamy franka nie wiadomo gdzieś w chmurach. No. Czyli jeśli mamy kredyt we franku, to bardzo uważnie śledźmy, co się dzieje. To trzymamy kciuki za Trumpem, tak.
Kuriozalne, no tak, ale jednak. No niestety. Panie Piotrze, rating Standard Poor w weekend. Włochy, Austria, chyba ciężko myśleć o rajdzie Świętego Mikołaja, pisze Maciej Pieczny. No i to jest ciekawe, dlatego że tak, jeżeli chodzi o rating, to ja się nie spodziewałem, żeby S&P drugi raz w tym roku zmieniło nam, obniżyło nam rating. Myślę, że pogrosi paluszkiem i utrzyma perspektywę negatywną. Byłoby duże zaskoczenie i niemiłe, gdyby obniżyła. Dane były złe, ale nie były aż tak dramatyczne. Nie. No, no, to jest to, ta kwestia obniżki wieku emerytalnego i tak dalej. To się nie spodoba agencjom na pewno, ale to jeszcze za wcześnie na ruchy. Tak mi się wydaje. Więc przypuszczam, że nie obniży nam ratingu i to jakoś tam sobie przejdzie. No, problemem są rzeczywiście jest niedziela, czyli wybory w Austrii i referendum we Włoszech. W Austrii no, Hofer pewno wygra, to jest bardzo prawdopodobne. Będziemy mieli prawie że neonazistę, prawie że, no bo to taki skrajny prawicowiec. Ale Austria to nie jest ważący kraj w Unii Europejskiej, przeżyjemy to jakoś. Gorzej jest z Włochami z referendum konstytucyjnym, dlatego że Renzi, przecież to premier, ustawił tak sytuację, że jeżeli przegra rząd to referendum konstytucyjne, no to będzie to wotum nieufności dla Renziego i on odejdzie i wybory w przyszłym roku, pewnie wracamy latem do tego, co już widzieliśmy wcześniej, czyli znowuż korowodu. Tak, no i twierdzi się, jak tak czytam, nie wiem, czy to tak musiałoby być, według mnie nie będzie aż takiej katastrofy, bo po wojnie chyba Włochy 60 razy zmieniały rządy, więc to jest u nich tradycja bez przerwy. Przyzwyczaili się. Mówi się, że jeżeli tak by było, no to zagrożenie i wtedy te banki włoskie znowu będą w niełasce i nie zbiorą kapitału, bo będzie nieufność do Włoch. Może i rzeczywiście będzie. Tak czy inaczej, to ten wynik referendum, gdyby był negatywny dla Renziego, gdyby przegrał to referendum, no to może przez pewien czas, krótki jak zwykle, ale oddziaływać negatywnie na sytuację na rynkach. Dlatego dzisiaj Europa jest na minusach, prawda? No bo ta część ludzi mówi, dobra, to ja sobie poczekam do poniedziałku, zobaczę jak to będzie wyglądało. Bo sondaże przestaną publikować chyba tydzień albo dwa tygodnie temu we Włoszech, bo tam jest cisza ta dosyć długa, która nie pozwala się publikować sondaż. Według mnie słusznie, że się nie pozwala. Kolejne sondaże dawały dość wyraźną przewagę zwolennikom nie. Czyli inaczej mówiąc, zwolennikom i skrajnej prawicy, i ruchu pięciu gwiazdek tego komika włoskiego, który ma poparcie ponad 30%. Kręci pan głową. Kręcę głową, bo jak spojrzymy generalnie na to, co dzieje się na weselej, całym świecie, prawda? No oczywiście tak naprawdę poważnie i smutno, ale miejscowo no, trudno nie powiedzieć, że właśnie interregnum, to co zawsze mówię, żyjemy w interregnum. Jeden system się wali, drugi gdzieś tam powstaje, my żyjemy w środku i jest bałagan jak cholera. Tylko pytanie, co później szalejący nacjonalizm? A co później, to nikt nie wie. No, zanosi się na to, że idziemy w kierunku nacjonalizmu i populizmu. Zdecydowanie chyba idziemy w tym kierunku. Zazwyczaj takie nacjonalistyczno-populistyczne ruchy prowadziły... No nie powiem tego słowa. No do czego prowadziły? Może pan powie. Prowadziły do wojny, a w tej sytuacji na wszystkim wygrywają Chiny. No właśnie. I dlatego jak mówię, że jeżeli ktoś chce to gdzieś inwestować, to pewno na przykład w akcje chińskie chyba najbezpieczniej, bo najdalej od całej tej zawieruchy amerykańsko-europejskiej. A jeśli uciekać, to najlepiej do Nowej Zelandii, bo daleko i ładnie. Daleko, tak jest. Panie Piotrze, to jeszcze na koniec pytanie od Krzysztofa Szydłowskiego. Czy nawet niewielka podwyżka stóp procentowych może wywrócić największe banki, cały system finansowy? Nie, chyba raczej nie. Nie, podwyżka stóp w Stanach jest według mnie już dyskontowana, nikt się tym nie przejmie. Zresztą proszę zauważyć zachowanie, jak się zachowuje dolar, euro-dolar, prawda? Że na przykład wczoraj mocno wzrósł, bardzo dobre dane makro i wzrost. Przedwczoraj spadł, ale dwa dni wcześniej znowu były bardzo dobre dane makro w Stanach, a kurs wzrósł, czyli dolar osłabł. To już jest dyskontowane, że będzie ta podwyżka. Już nikt się tym specjalnie nie przejmie.
Kolejne pytanie, czy wybór Trumpa na prezydenta może otworzyć rynek Rosji, a wraz z nimi rynki wschodzące? No, tworzyć rynek Rosji. Co to znaczy otworzyć? No, rynek Rosji jest otwarty, jakbyśmy znieśli sankcje. Selektywnie jest otwarty, więc o co chodzi? Nie ulega wątpliwości, że wybór Trumpa może pomóc Rosji wrócić no, do, na, i na rynki, że tak powiem, i do, w pełnym blasku do polityki globalnej. To jest możliwe, ale też nie wiemy, jak będzie to wyglądało. Proszę zauważyć, że wczoraj było to na orędzie pana prezydenta Putina, którym był bardzo ostrożny w wypowiadaniu się, szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Po prostu czekają na to, co tak naprawdę zrobił Trump. Czy rzeczywiście będzie miły dla Rosji, czy może się okaże, że wręcz przeciwnie. Przez naprawdę z nim to nic nie wiadomo. No jak na razie mogą się spierać niekoniecznie na przemówienia, a zupełnie faktycznie na pieniądze w Syrii. Tak więc... No na przykład. No tam oni, te globalne interesy i Rosji, która nie ma granic, jak powiedział niedawno pan Putin, prawda? Na tym młodemu człowiekowi, który gdzieś tam zarysował te granice Rosji. Rosja nie ma granic. No. Więc jeżeli Rosja nie ma granic, a ma interesy na całym świecie, tak się przynajmniej Rosji wydaje, no, a Stany Zjednoczone na pewno mają interesy na całym świecie, no to może mogą kolidować w niektórych miejscach. Na pewno w Syrii tak to też wygląda. Problemem może być to, że Rosjanie mają jednego admirała Kuzniecowa, czyli dosyć starszawy już lotniskowiec. Amerykanie mają ich zdecydowanie więcej. No jeżeli liczymy konwencjonalnie, to tak, a jeżeli liczymy w głowicach, to myślę, że nie to można parę razy świat zniszczyć z obu stron. Panie Piotrze, za tydzień no, w takim razie będziemy mieli nowe informacje, będziemy po S&P. No i trzymajmy kciuki, żeby w miarę dobrze się zakończyła ta niedziela i żeby dramatu nie było przed świętami, bo po co on nam potrzebny? Słowem, przynajmniej do świąt bez wojny. To mamy jak w banku. Piotr Kuczyński, główny... Chyba, że Ukraina zaatakuje Rosję podczas tych ćwiczeń. Oczywiście to był żart. No bo tam może są ćwiczenia na Morzu Czarnym. Nie podsuwajmy im pomysłów. Żeby tam rakiety nie wystrzelili. Piotr Kuczyński, dziękuję bardzo. Państwa zapraszamy za tydzień.